Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 20 listopada. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Dzisiaj widzimy Łotra, który mówi: wspomnij na mnie, jak będziesz kiedyś w swoim królestwie. Może tam kiedyś sobie o mnie przypomnisz, Panie Jezu. A Jezus mówi: nie kiedyś, dziś będziesz ze mną w raju. My nie musimy myśleć w kategoriach kiedyś, być może w przyszłości. To się teraz może stać, w tej chwili, dokładnie w tym momencie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.